Krzysiek, znasz mnie nie od dzisiaj, ja w 2016 roku czy 15, nie pamiętam już teraz, mogę się mylić, opublikowałem pierwszy materiał na YouTube'a o skutkach ubocznych środków dopingujących. Zgadza się. Ja nigdy w żadnym materiale nie zaprzeczyłem, że brałem. Zgadza się. Ja nie powiedziałem, że nie brałem, ale uważam też, że nie ma się czym chwalić, żeby mówić ludziom na początku każdego artykułu, brałem sterydy, brałem sterydy, brałem sterydy, bo ludzie chyba tego oczekują, nie wiem. I ja nie mam z tym problemów, a powiem Ci, skąd w ogóle się to wzięło. Stąd, że widziałem, jak wiele skutków ubocznych ja sam notuję, czyli co mnie dopadło, ale też moich znajomych. I teraz jest tak, siedzisz z kolesiami w szatni, ten mówi, że ma taki problem, ten mówi, że ma taki problem, ten mówi, że ma taki problem. Ale jak rozmawiacie gdzieś, gdzie są jeszcze inne osoby, to nagle każdy udaje, że co ty, nie, zajebiście, weszło fajnie, ja biorę to, jest wszystko super, co ty, jestem niezniszczalny. I taka hipokryzja zaczęła mnie po prostu denerwować.